Siema, jestem Dorek i dzisiaj zrobię unboxing Biedronki z Biedronki. Jest to specjalna figurka kolekcjonerska na 20-lecie istnienia firmy. Prawdopodobnie później już nie będzie można jej kupić, więc jak byłem w Biedronce, to ją kupiłem za astronomiczną kwotę, której nie podam, bo pewnie i tak was nie stać. W końcu nie każdy jest takim fejmem jak ja. To teraz opiszę pudełko. Z przodu pudełka widzimy logo firmy i napis Biedronka, 20 lat razem. I napis Biedronka jest czerwoną czcionką, a 20 lat razem jest czarną, a tło jest z jakiegoś powodu żółte. Podczas gdy reszta, tutaj widzimy, reszta pudełka jest czerwona, jest jakiś bliżej nieokreślony coś, jakieś gwiazdeczki, jakieś kreseczki, no ogólnie i takie standardowe dla rzeczy tego typu, plastikowe takie coś. A w środku jest figurka. Co mamy z tyłu? Z tyłu mamy takie samo tło, też są jakieś gwiazdeczki, kreseczki. Tutaj biały napis Biedronka, jakąś dziwną czcionką. Tu widzimy przepiękny art postaci właśnie tej Biedronki, którą kupiliśmy. Mamy to samo logo, co z przodu pudełka. I mamy różne ostrzeżenia. Tu jest napisane figurka, ostrzeżenie, produkt nie jest odpowiedni dla dzieci powyżej 3 roku życia, niebezpieczeństwo zakrztuszenia się małymi częściami, bla 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 bla, wyprodukowano dla Joinko Polska, spółka z o.o., ulica coś tam, nic ważnego. Mamy kod kreskowy, jak wyrzucać, no ogólnie jak jakieś pierdoły. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi na pudełko. Możemy przejść do otwierania. Się otwiera jak każde pudełko tego typu. Po prostu odrywamy ten plastik. Tu jest taka wkładka. Pachnie jak buty. To jest nasza Biedronka. Zrobiona z jakiegoś plastiku. Ta ręka jest jakaś giętka, ale wygląda całkiem solidnie. Ogólnie widać, że to jakimś tanim kosztem w jakiejś chińskiej fabryce. Tu widać, że dwie części głowy były ze sobą jakoś chamsko, nawet niedokładnie szczepione. Ale ogólnie przyznam, że figurka jest całkiem niezła i na pewno będę zadowolony. Na pewno dumnie dołączy do mojej kolekcji. Po prostu położę ją na półeczce i każdy, kto będzie przychodził, będzie mówił: ja, jaką ty masz fajną Biedronkę, ja takiej nie mam, gdzie kupił, i tak dalej. A ja będę mógł mu się śmiać w twarz, bo on takiej nie ma. I no to by było właśnie na tyle. Pozdrawiam was, Dorek.